musiałby ten wyścig. Świetnie się napędził. Nie było tam miejsca. Już myślałem, że tu przejdzie. Nie było miejsca. Zahaczył tłumikiem, hakiem. Ach, dobrze, że ten motocykl przejechał. Dobra, po motocyklu. Całe szczęście, że po motocyklu to przeszło wszystko. Zobaczmy jeszcze raz. No, świetnie. I tu zahaczył hakiem właśnie o bandę. Ależ tu robotę też szacun. Ale tu też, ojej, tu bardzo też brzydko Max Styk do końca trzymał ten motocykl. No naprawdę wielkie brawa dla tych chłopaków, bo oni tutaj walczyli o zdrowie swoje i naszego reprezentanta. Ależ tu też Patryk, jak on świetnie te nogi schował. To jest też wyszkolenie przez cały sezon, przed sezonem. Skuił się. No naprawdę szczęścia mnóstwo. Dobrze to tak się skończyło, bo wyglądało to fatalnie. Popatrzmy jeszcze raz. No i tu właśnie zahaczył hakiem i stracił panowanie nad motocyklem. Ależ to wyglądało jak normalnie na skoczni narciarskiej. Ach. No dwie rakiety wpłynęły za nim. Na szczęście orbitowały kilkanaście centymetrów od Patryka, od pleców Patryka Dudka. Ale też troszeczkę nasypane przy tym kickboardzie tam przyczepno się.